Możesz w czasie przemienienia być jak dobry łotr, który widzi całą historię swojego życia i mówi: Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa, ja cierpię sprawiedliwie. Tak, to, przez co przechodzę w moim życiu, to są skutki i konsekwencje moich grzechów. Tak, cierpię sprawiedliwie. Ale wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. Dziś będziesz ze mną w raju. Rozumiesz? Możesz być pod krzyżem jako ten drugi łotr, zbuntowany na wszystko i na wszystkich. W buncie, w sercu mówić: jak jesteś Mesjaszem, to dlaczego ja tak cierpię? Jak jesteś Bogiem i mówisz, że tak mnie kochasz, to dlaczego mi tak ciężko w życiu? Gdzie jesteś? I możesz być w buncie, bardzo czasami subtelnie ukrytym w sercu, w czasie przeistoczenia. Możesz być jak ten tłum, który po prostu stoi i patrzy obojętnie. Nic się nie dzieje. A może nawet sercami i myślą jesteś zupełnie gdzieś indziej, tylko nie z Jezusem przy Jego krzyżu. Twój wybór. Kim będziesz pod krzyżem? I teraz, kiedy kapłan wypowiada słowa: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, za was wydane, to czyńcie na moją pamiątkę, i ukazuje wam ciało Jezusa, to musicie sobie uświadomić, co ja wam pokazuję. To jest ten moment wywyższenia Jezusa. To jest ten moment, o którym mówi proroctwo, że kiedy zostanie wywyższony nad wszystkich, przyciągnie wszystkich do siebie. I teraz Jezus w sposób niesamowity przyciąga serca każdego z nas. Jeśli otworzysz się na łaskę, przyciągnie ciebie w sposób nieprawdopodobny do swojego serca. Rozumiesz? To jest ten moment wywyższenia. Kto tu jest wywyższony? Ten, który jest cały zniszczony, zmasakrowany, storturowany przez twój grzech. Dzieci kochane, mówimy o cudach eucharystycznych. Dlaczego mówimy, że to są cuda eucharystyczne? Wiecie, na czym polega procedura zbadania cudu eucharystycznego? Kiedy pojawia się fizyczna krew i fizyczne ciało, jest to badane w trzech niezależnych laboratoriach, nie mówione w okolicznościach, jakich to się pojawiło. Chodzi o czystą diagnozę naukową tego, co naukowiec bada. I co jest wstrząsające w każdym z cudów eucharystycznych? Raz, że wszystkie cuda eucharystyczne, począwszy od IV wieku do dnia dzisiejszego, mają tą samą grupę krwi. Zresztą ta sama grupa krwi jest na całunie turyńskim. Dwa, naukowcy mówią o rzeczy, która jest nie do wytłumaczenia naukowego, dlatego nazywa się cudem eucharystycznym. Ponieważ badają tą tkankę, okazuje się, że to jest tkanka mięśnia sercowego człowieka, który jest w stanie agonalnym, potwornie cierpi i za chwilę to serce zostanie rozerwane przez cierpienie. Ilość białych ciał w tej tkance mięśnia sercowego jest tak duża, bo ktoś by mógł pomyśleć, a może ktoś podrzucił kawałek serca człowieka, który zginął. I to jest badane przez naukowców. Nie, to nie byłby żaden cud. Cud polega na tym, że to żyje serce, rozumiecie? To serce żyje. I tego nie są w stanie wytłumaczyć naukowcy. Jak to jest możliwe, że to serce żyje, które badają w tej chwili pod mikroskopem? Gdyby to było serce człowieka zmarłego, nie byłoby białych ciał w takiej ilości. Ilość białych ciał uwolnionych w krwi jest tak duża, że naukowcy mówią, że to jest serce, które jest wręcz zmasakrowane cierpieniem. Rozumiecie? Czy rozumiesz,
kogo ja trzymam w swoich dłoniach? Więc kiedy go wam pokazuję, podnoszę z mojej pateny, ja dotykam zmasakrowanego serca Boga, umierającego na krzyżu. Chcę to zrobić z największą delikatnością i miłością, bo to jest jedna wielka rana. Wiecie, jak mnie boli czasami, jak widzę, że księża podnoszą, bach. Kompletnie nieświadomy tego, kogo on bierze w swoje dłonie. Nieświadomy. Kiedy go wam podnoszę, wypełniają się słowa, w jego ranach jest nasze zdrowie. To jest ten moment, w którym w sposób szczególny możemy modlić się o uzdrowienie z każdej choroby. Czy to fizycznej, czy to emocjonalnej, czy to duchowej. Po prostu podejdź pod krzyż. On cię przyciąga. Uwierz w to. Przyjmij całym sercem łaskę przyciągnięcia pod krzyż Jezusa. Jest taki piękny obraz, który sobie wydrukowałem z internetu. Jest krzyż Pana Jezusa i kapłan, który z drugiej strony przywiera swoimi dłońmi do dłoni Jezusa, swoim ciałem do ciała Jezusa, swoją twarzą do twarzy Jezusa. I są po prostu jedno, rozumiesz? To tak jakbym, o, tu teraz się całkowicie skleił z Jezusem. Rozumiesz? Tutaj. Całkowicie. Jezus i ja. Moje rany są przylgnięte do ran Jezusa. To jest ten moment, w którym On chce uzdrawiać cię z każdej choroby. Rozumiesz? Z każdej rany. Cokolwiek jest w tobie bolącego, cierpiącego, dotknij ranami Jezusa swoich ran. Przylgnij do Niego. Dosłownie, możesz sobie nawet to wyobrazić, że całkowicie przywierasz do Jezusa i wszystkie twoje rany łączą się z ranami Jezusa. I wtedy dochodzi do transfuzji krwi. Jego krew, która uzdrawia, ma moc uzdrawiania twoich ran. Jego rany z twoimi ranami. Jego krew krąży w twoich ranach. To jest transfuzja krwi, która daje niesamowite uzdrowienie. Te dzieci, o których wam mówiłem, które zostały uzdrowione tam w tej wiosce indiańskiej, to było właśnie w trakcie przeistoczenia. Matki po prostu w sposób wyobrażeniowy, bo tak można to bardzo po dziecięcemu zrobić, po prostu mówią: Jezu, moje dziecko wkładam w twoje rany, moje chore dziecko. I to dziecko jest uzdrawiane i mamy biorą je z powrotem na ręce i wracają po mszy świętej do domu. Masz chorobę. Panie, biorę teraz mojego raka i dotykam twojej rany i proszę cię o uzdrowienie. Rozumiesz? Panie, paraliżują mnie lęki. Nie mogę sobie z tym radzić. Oddaję ci te lęki i wkładam w twoje rany.